Szanowni Państwo, ogłaszam uroczyście rozpoczęcie programu rozwoju dobrych agentów Gotar i zapraszam na scenę Krzysztofa Serneckiego, aby poprowadził pierwszy intensywny warsztat w ramach programu. Świat się zmienił, czas się przebudzić. Gotar! Dziękuję bardzo. Wow, chciałem zacząć inaczej, ale a, po tym. Wstępie Jurija, to sam się zastanawiam nad tym, co mnie czeka i nas czeka i zmieniłem troszeczkę wstęp. Witam Państwa serdecznie i te słowa, które mnie przywitały bardzo zobowiązują. Ja mam w sobie dużo pewności siebie, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że nie jestem w swoim zachowaniu taki pewniacki, bo to by znaczyło, że nie mam pokory, bez pokory nie możemy być w tym biznesie, w którym jesteśmy. Dlatego poprzeczka została słowami podniesiona w górę. A teraz przyszedł czas na to, żebyśmy dali czadu. Dajemy w konkretach, jedziemy do przodu. Uwaga! Kiedyś mała Kasia rysowała coś w pokoju. Kilkuletnia Kasia. Mamusia weszła do tego pokoju i powiedziała, Kasiu, co robisz? A ona powiedziała: wiesz co, mamusiu, ja rysuję ducha. A Kasia mówi, a mamusia mówi, jak ducha? Przecież ducha. Nikt nie widział, nikt nie wie, jak dół wygląda, a Kasia na to, mamusiu, spokojnie, narysuje, wszyscy będą wiedzieć. Przeczytajmy sobie ten slajd, chyba jedyny, który jest do przeczytania. No, może nie jedyny. I teraz mam pytanie, szybciutko, chórem, co jest odwrotnością miłości? Jedziemy. Nienawiść. Dorośli ludzie ich chrzanią takie farmazony? Kochani ludzie, w której klasie szkoły podstawowej uczyliśmy się komunikacji? W żadnej. Gdyby się Pan uczył, to by Pan wiedział o tym, że odwrotnością miłości jest brak miłości, czyli obojętność. Ale to, co przy chwileczką żeśmy chórem usłyszeli, oczywiście wiem, że nie wszyscy to powiedzieli, to jest tak zwany paradygmat społeczny. Wszyscy tak mówią, to ja tek, też powtarzam. Jakiego koloru byk nienawidzi głośno? Co jest bzdurą? Byk nie widzi koloru. W związku z tym, jakby muleta była zielona albo niemiecka, albo efekt byłby dokładnie taki sam. Byk reaguje na muletę. Pierzyna nie grzeje, pierzyna izoluje. Ale my tak mówimy, ale bardzo często myślimy. Proszę Państwa, z czego wynika, że tutaj jesteśmy? No z czegoś. Ale dlaczego zacząłem od paradygmatu? Michał, Powiedział jedną rzecz, mianowicie, że Stephen Covey w książce Seven Habits of Highly Effective People, Siedem Nawyków Storycznego Działania, powiedział o y, proaktywności, a wcześniej jeszcze powiedział jedną rzecz. Otóż, żeby można było dokonać jakiejkolwiek zmiany, najpierw trzeba założyć, że mój sposób myślenia nie jest jedyny, jaki istnieje, że istnieje jakiś inny, bo inaczej nie dokonam zmiany. A więc ja muszę zdawać sobie z tego sprawę, że jest coś takiego jak paradygmat, moje osobiste spojrzenie na rzeczywistość, która mnie otacza. Dlaczego tu jesteśmy? To jest główne pytanie na samym początku. Dlatego, że nie mogę państwa traktować jak małe dzieci, powiedzieć wam, że trzeba robić tak i tak i tak. Wszystko, co w naszej edukacji, przez którą. W mojej historii przebywania w Polsce, tej drugiej części, bo ja się w Polsce oczywiście urodziłem, ładnych parę lat tu spędziłem, przeszło, jakby zetknęło się z tą wiedzą około pół miliona osób. Polska jest najbardziej rozwiniętym krajem w tym momencie, jeśli chodzi o wiedzę, tę wiedzę, o której teraz rozmawiamy. Europa Zachodnia jest daleko, proszę Państwa, do tyłu za światem. My generalnie jesteśmy bardzo do przodu, ale pytanie dlaczego? Spójrzmy na następującą rzecz. Rok 90. Popyt ogromny. Podaż bardzo niska. Co robiły ciężarówki? Wjeżdżały do Polski. Przy okazji rozwinął się biznes transportowy, z którym mam przyjemność współpracować. Proszę Państwa, przychodzi rok 2007, te linie się schodzą. Zgadza się? Co się wydarzyło w 2008 roku na świecie? Kryzys. No więc jak kryzys przyszedł, to się przecieły, bo podaż jest wyższa, popyt spadł. Zgadza się? Nie zgadza się. Otóż, co by się stało, Gdyby nie było kryzysu na świecie? Przecież te linie by się tak samo przecięły. Żyjemy w normalnym kraju, jeżeli chodzi o transformację. Po około 15 latach transformacja wchodzi w ostatnią fazę. Ostatnie 5-7 lat to jest właśnie to, co się w naszym kraju wydarzyło. Ile jest aptek w Polsce? Za dużo? Za dużo. Dlaczego? Ponieważ w kraju, w którym się transformuje ekonomia, następuje Przesycenie, nie tylko nasycenie. Co to jest wysoka konkurencyjność? Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że wszyscy macie siekiery. Od 500 lat. I teraz ja zadam pytanie: jaka to jest konkurencyjność? Jeżeli wszyscy dysponują tymi samymi narzędziami, to to jest najwyższa konkurencyjność, jaka tylko istnieje. Wszyscy mają dokładnie to samo. I w Polsce do dzisiejszego dnia tak było. Ale teraz wyobraźmy sobie, że nagle pojawia się osobka, która przywozi piłę łańcuchową i kładzie na stole. Jak wy drwale byście zareagowali na osobę, która by powiedziała tak, panie i panowie ścinacie dziennie 15 drzew około. Co wy na to, gdybyście ścinali 120? Co byśmy zrobili? Wyśmialibyśmy, jak to na jaktach się mówi, jak ktoś pyta, która godzina, to się odpowiada, też bym się napił. Proszę państwa, i nagle okazuje się, że, kiedy ta osoba włączy piłę i zetnie drzewo, wszystkim opadają czapki albo szczęki. Okazuje się, że dla tej osoby, która ma piłę łańcuchową, jaka to jest konkurencyjność, wysoka czy niska? Żadna tutaj usłyszałem. Tak, no jest, bo te 500 osób by poleciało zaciupać siekierami tą osobę. Dlatego ja powolutku się przeniosę na, na scenę. A proszę Państwa. A więc jesteśmy tutaj dlatego, że i tu jest cała kwintesencja tego, dlaczego tu jesteśmy. Jeżeli na rynku było 15 lodówek, a 20 kupujących przez do 2008 -20 roku, to jak się sprzedawało? To nie była sprzedaż. Rzecz bardzo okrutna w waszych uszach, ale podobno zła informacja jest dobrą informacją jest brak, jej brak jest niedobrą informacją. Proszę Państwa, my się uczymy sprzedaży dopiero od kilku lat. Dlatego króluje taka bezsensowna rzecz, której świat absolutnie nie uznaje jako w ogóle jakąkolwiek podstawę, a brzmi to: cena czyni cudowny. Ale jeżeli jedynym narzędziem, jakie posiadasz, jest młotek, będziesz mieć tendencję wszędzie widzieć tylko gwoździe. Proszę Państwa, po 18-20 latach w Polsce, a uwaga, do lat 90. w Europie Zachodniej. Nikt nie musiał uczyć się sprzedawać. Europa Zachodnia działała na bazie klastrów, kast. Użyję tutaj paraleli do, do hinduskiego układu. I dlatego, kiedy wszedł Internet i globalizacja, nagle Niemcy, Szwedzi, Holendrzy, Duńczycy, Francuzi nagle zostali na środku jak dzieci we mgle, ponieważ Internet i globalizacja porozrywała klastry. Oni też się uczą sprzedaży od połowy lat 90., tylko i idzie o wiele gorzej. Dlaczego? Bo są w paradygmacie samozajerzystości. Jak pojedziesz do Duńczyka i mu powiesz, musisz się rozwijać, a on jest 100 lat w biznesie, to on ci popuka w głowę. Tylko że on już w tym momencie, jeśli chodzi o stronę biznesową, zjeżdża w dół. Będziecie Państwo to obserwować. I teraz uwaga. Przeczytajmy sobie trzy slajdy, bo je warto przeczytać. Dzisiaj usłyszeliśmy tutaj różne słowa. Jedne są ciekawostkowe, drugie są mówiące o tym, co będzie. Profesor Blikle mówił o e, tym, jak jest i jak powinno być. Ja uwielbiam, kocham wprost pracować nad tym, jak to zrobić. Jeżeli z Państwem pracuję, bo już miałem przyjemność, już pracuję z Gotarem około dwóch lat, to. Mnie interesuje jak to zrobić i dzisiaj pokażę państwu dwa podejścia jako zajawkę tej wiedzy o której mówimy pierwsze strategiczne drugie operacyjne Proszę państwa przeczytajmy to i teraz wy jesteście ludźmi biznesu ile osób na sali prowadzi swój własny biznes ręka do góry tylko śmiało wszyscy operują Okej okay? To hasło jest do przemyślenia a to Na pytanie, dlaczego jestem w Gotarze, powiem: może to jest niepolityczne. Ja miałem do czynienia z ładnymi paroma firmami ubezpieczeniowymi. Nie powiem, gdzie, czy w Polsce, czy w Europie. Zrezygnowałem ze współpracy ze wszystkimi i mówię tak, jak jest. Osoby, które mnie znają, znają historię. Nie chciałem pracować z branżą, w której ludzie zarządzający mają nos wyżej od chmur. Wydają. Wydaje się, że pozjadali wszystkie rozumy. W Gotarze spotkałem zupełnie inną atmosferę. Spotkałem pokorę, chęć zmiany, zainteresowanie, umiejętność powiedzenia nie, wiem, zaczynając od zarządu firmy, przechodząc dalej. To jest siła. To jest siła, która powoduje, że między innymi ja tutaj jestem. Tyle wazeliny, tyle, że szczerej i od serducha. I teraz uwaga. Co to jest sprzedaż neandertalska? O tym nie będę mówił szeroko. Ale istnieją trzy poziomy sprzedaży. Pierwszy poziom sprzedaży to jest tak zwany poziom, ne poziom neandertalski, produktowy. Przychodzi klient, mówi chce ubezpieczenie. Jakie pan chce ubezpieczenie? Bo mam takie, 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 takie. Albo proszę pana, ma pan jakieś ubezpieczenie, bo chce ocę, albo takie. No oczywiście mam, proszę bardzo, to jakie? No to bum. Katalog na stół. Na świecie, w krajach o wysokiej konkurencyjności... Nie istnieje w ogóle takie podejście. Nikomu by do głowy nie przyszło wyciągnąć katalog albo zacząć mówić o produkcie. W ogóle nie ma takiego podejścia. Ja się wychowałem w kraju biznesowo, gdzie, gdzie w ogóle nikomu by do głowy coś takiego nie przyszło, żeby można było mówić o produkcie na samym początku z klientem. Ale uwaga, klient czasami... Przy... Bo, bo co tu klientowi mówimy? No jest niepolityczny, żeby powiedzieć słowo na cztery litery, ale tu klientowi mam cię gdzieś. Istotne, żebyś coś kupił. No jak kupisz więcej, to lepiej. Jak bardziej marżowe, to już najlepiej. A... Ale byś coś kupił. Drugi poziom to jest tak zwana sprzedaż, sprzedaż rozwiązań. Solution selling. Proszę Państwa, kilka lat temu Farab Business Review czytałem artykuł: Koniec sprzedaży rozwiązań. Proszę Państwa, te dwa obszary, czym się skończą, jeżeli pokażemy klientowi? O co klient zapyta na końcu, jak mu pokażemy rozwiązanie? O co spyta? No cenę. A o co ma spytać, proszę Państwa? Tak prowadzona inżynieria sprzedaży prowadzi do tego, że na końcu klient powie, że Niestety, ale jego interesuje cena. W Polsce jestem 12 lat, jak powiedział Michał. Negocjowałem tutaj około 800 razy, bo to jest mój równoległy zawód. Proszę Państwa, na palcach jednej ręki będę pamiętał i dodam drugą rękę, żeby być uczciwym, może 10 firm, które próbowały, czy 10 sytuacji, które próbowały negocjować cenę. A ja dzisiaj odpowiem na pytanie, jak to robić. A na sali są osoby, które wiedzą o tym, że cena nie jest decydentem o kupnie. I tutaj te dwa obszary, Pierwszy poziom neandertalski, drugi poziom sprzedaż rozwiązań to są poziomy, w których ty jesteś kosztem dla klienta. Klient wchodzi i mówi: cholera, idę do agenta, albo idę do agencji, albo ta ubezpieczalnia: kurczę, muszę wydać na nią pieniądze. Jest jeszcze poziom sprzedaży transformacyjny. Co to jest? Nie będę teraz wyjaśniał, pokażę pewien model, i kiedy państwo zobaczycie, jak ten model jest zbudowany, zaczniecie czuć, co to jest sprzedaż transformacyjna. Ale Rzucę hasło na razie, które wy odbierzecie sloganowo. Hasło brzmi tak. Ty dla klienta indywidualnego stajesz się tym, kto podnosi standard jego życia. Dla in, klienta biznesowego, czyli na przykład, jeżeli Gotar myśli o Was, to myśli, jak Wam pomóc rozwinąć Wasz biznes, a nie jak sprzedać swoje ubezpieczenia. Wtedy ubezpieczenia sprzeda przy okazji. Uwaga, to co teraz zrobimy, to zadamy sobie następujące pytanie. Ręka do góry, kto chce tu dobrze sprzedawać, ale kooperujemy. I nawet jak dla Ciebie to jest oczywiste. Ręka do góry, kto chce dobrze sprzedawać. No, niektóre osoby nie podniosły ręki, bo ta kooperacja tutaj to nie jest potrzebna. Zaraz Was rozruszam. Zamiast zastanawiać się, jak zacząć, w jakim kierunku iść, załóżmy z góry, sprzedałem i to sprzedałem dobrze. Czyli pójdziemy w tak zwanym. Kreatywnym rozwiązywaniu problemów jest taka technika, gdzie zaczynamy od końca. I dlatego to, co zrobimy, założymy, że sprzedaliśmy. A więc realizujemy umowę. Fajnie by było, prawda? Realizujemy umowę. Oczywiście to dotyczy waszego biznesu, każdego innego. Ten model przekłada się na wiele spraw. I teraz, jeżeli założyłem, że zaczynam od końca, to co jest następnym elementem znaczy poprzedzającym elementem podpisanie umowy, zgadza się? Czyli to kółeczko, które widzimy, to jest zawarcie umowy. Czy to jest podpisanie, czy, 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 czy ustne, nie ma większego znaczenia, jest to zawarcie umowy. Czy jest to logiczne? Układa się. I teraz uwaga. Pytanie teraz brzmi, a co musiało się wydarzyć zaraz przed, żeby podpisać umowę? No musieliśmy ją, co zrobić? Doszczegółowić, tak? Doszczegółowić, szczegółowe dopracowanie propozycji. Super, to jest na razie proste. I teraz pojawia się pytanie. To co musiało się wydarzyć w tym miejscu, gdzie jest ta strzałka tutaj, ta na dole po lewej stronie? Co tam musiało się wydarzyć, żeby usiąść i dopracować szczegóły? Co klient powinien powiedzieć? Biorę, jestem zdecydowany, tak jest, zgadzamy się. Proszę Państwa, czy my chcemy taki moment, w którym klient mówi biorę? Tak. Wiecie, gdzie jest klęska, jeśli chodzi o sprzedaż i dlaczego świat się śmieje z Europy? No nie śmieje się, oni rozumieją, że jest to, jest to część rozwoju, ponieważ wszyscy się skupiają na tym punkcie. A ten punkt, jeżeli na nim się będziemy skupiać, w gospodarce o wysokiej konkurencyjności, do której my powoli zmierzamy, jest punktem takim, że jak się na nim skupisz, nie będziesz sprzedawać, będziesz wegetować. A żeby to zrozumieć, a żeby to zrozumieć, to poproszę, aby teraz wszyscy wstali. Bardzo proszę. Wszyscy i tam sprawdzamy tych, którzy uważają się za lepszych od sąsiada i siedzą dalej. Proszę Państwa, popatrzmy się. Przez sekundkę się popatrzcie. Stoimy, nic się nam nie stanie, można się troszkę poruszać, będzie fajniej. A tak a propos, zwróćcie się obok i podajcie dłoń o sobie i przedstawcie się po imieniu, jak się jeszcze nie znacie. Śmiało, jedziemy. Bam. I w drugą stronę też. No, przekażcie sobie znak pokoju, tak jest. I teraz uwaga. Bardzo proszę o muzykę. Popatrzcie, państwo, to nasza santorka. No gdzie brawa, co jest? Wraca pamięci magiczne zaklęcie sprzed. Co było charakterystycznego w moim ruchu? Ruch? Głośno. Biodra. Zgadza się? Te biodra, bo to jest taniec latynoamerykański. Proszę Państwa, w gotarze podstawą w współpracy z gotarem jest, że musisz umieć albo rumbę, yy, albo dżajwa, więc ja się mieszczę. Uwaga! A teraz bardzo proszę, wszyscy stoją i ładnie ruszamy bioderkami do rytmu. Szybki, szybki, wolny. Prosimy o muzykę. Jedziemy! I szybki, szybki, wolny. I szybki, szybki, wolny. Yes. Szybki, szybki, wolny. Nie, no ludzie, ludzie. Uwaga! I tyle było się pośmiać. A teraz na poważnie. Proszę Państwa, czy wiecie, co to jest prawo pareto? Ręka do góry, kto wie? Prawo 80-20. A wiecie o tym, że istnieje podwójne prawo pareto? Jak weźmiemy 20 z 20 i 80 z 80 to jest 4% do 64. A wiecie, że jest potrójne? 20% z 4 to jest 0,8, czyli 1. A 20% z 64. A 80% 64 to jest 51,5. Czyli 1%, który tworzy 50% efektu. I teraz świat dzisiaj operuje na hasle, które nazywa się life hacking. Co to jest life hacking? Life hacking to jest sytuacja, w której ty uzyskujesz pewien efekt nie po łebkach, wkładając w to minimum. Uwaga, Kiedyś zadają sobie pytanie, jak zrobić, kiedy ludzie na kursie tańca, jak uczą się tańca, zamiast 5 osób na 30, to żeby 30 się zaczęło bawić, a przynajmniej 28. I czy jest możliwe, żeby nauczyć rumby, która jest bardzo trudna, w ciągu chwili? Stajemy wszyscy, stopy razem, jedziemy. Pa! Ok? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Stopy razem, ręce tak. O co tu chodzi? Ręce mają tylko kontrolować, żeby góra ciała się nie ruszała. I teraz uwaga, co robimy? Przeginamy kolano jedno, a drugie przeprostowujemy, ale jest jedna główna zasada: stopy mają być razem z piętami na ziemi. I teraz spróbujmy prze przegiąć kolana w drugą stronę. I raz, ale stopy na ziemi. I znowu, raz, i raz, i raz, i raz. I raz. I raz. Proszę o muzykę. Uwaga, odliczam: raz, dwa, trzy, go! Szybki, szybki, wolny. Szybki, szybki, wol. Szybki, szybki, wol. Szybki, szybki, wol. Szybki, szybki, wol. Szybki, szybki. Brawo! Uwaga! Proszę Państwa, ale teraz na poważnie. Ja wiem, że może gdyby teraz tu ktoś wszedł i powiedział, bo chce iść na kurs tańca, się nauczyć tańczyć i by Was zobaczył z boku, wiecie, co by powiedział? Zaufajcie mi. Powiedziałby, ale ja na dla początkujących, zaawansowanie mnie nie interesuje. O co tu chodzi? Państwa ruch był taki jaki był, ponieważ dowiedzieliście się jak to zrobić, a mnie już boli głowa od tego jak jadę pociągiem wszyscy mówią tak jest, tak powinno być, tak jest, tak powinno być. Proszę państwa, to wyniosłem z innej kultury, z kultury anglosaskiej. Tam każdego interesuje jak to zrobić. Jeszcze raz mużyczka bardzo proszę dla zabawy jedziemy. Uwaga, szybki, szybki, wolny. Pięty na ziemi, szybki, wolny. Szybki, szybki, wolny. Słuchajcie, zarumbiście. Brawo! Siadamy. Okej, okay. fajnie. I teraz uwaga, ćwiczymy na mój ruch, milczenie. hop. Dzięki, śliczne za kooperację. I teraz uwaga. Pytanie brzmi, po co ja to pokazałem? Tak dla zabawy? No pewnie dlatego, żeby wprowadzić może trochę taką, trochę rozruszać atmosferę, zwłaszcza, że jest to jakby koniec tej części oficjalnej. Proszę Państwa, zastanówmy się za chwileczkę, odpowiemy sobie na pytanie, po co to pokazałem? Zadam Państwu pytanie. Wy powiedzieliście, że kiedy ja się poruszałem w rumbie, to charakterystyczny ruch to był ruch bioder, tak? A jak uczyliście się tego ruchu, to co wam powiedziałem o biodrach? Wspomniałem chociażby raz to słowo, to posłuchajcie teraz, ale teraz cisza. Ja jestem 35 lat w biznesie, ja jestem przedsiębiorcą. Ja zbudowałem w swoim życiu kilka firm, tym jedną, bardzo sporą. Przekazuję wam pewną informację od siebie. Jeżeli będziesz skupiać się na pieniądzach, nigdy ich nie będziesz mieć. Jeżeli będziesz skupiać się na sprzedaży, Nigdy nie będziesz sprzedaży mieć takiej, jaką chcesz. Jeżeli skupiasz się na biodrach, będziesz wyglądać tak albo tak. Trzeba wiedzieć, gdzie są kolana. Ktoś, kto ma czelność stanąć przed Wami i powiedzieć ja wam pokażę, jak to zrobić. Musi znać odpowiedź na pytanie, gdzie jest ten 1%, te 4%, które uruchamiają 50% albo 64%. 20% to już jest sporo. A my w jakiej edukacji jesteśmy wychowani? 500 stron książka, na studiach, co w niej jest ważne? Do cholery wszystko. Czemu? Bo będzie na egzaminie. A wy co dzisiaj powiecie, co z tej książki jest ważne? Ile procent? 3, 5, 8? Dlatego. Zmiana, która w nas zachodzi w tym momencie, to jest zmiana pod tytułem To, jak osiągnąć efekt w sprzedaży, myśląc kompletnie inaczej. Nie będziemy wyważać drzwi. Te drzwi są otwarte, proszę Państwa. To, co teraz pokazujemy, co Gotar Państwu prezentuje, to jest konkret. A zobaczmy, jak się sprzedaje w Europie. Najpierw jest przygotowanie. Nie będę komentował, jak ono wygląda, bo ono też wygląda po łebkach. Najczęściej przygotowanie technicznie. Następnie jest co? Jest pierwszy kontakt z klientem. Prawda, ta, 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 Rozmawiamy, kontakt. I nie mówimy tylko o ubezpieczeniach, ale generalnie. Jak rozmawiamy z klientem, rozmawiamy i po rozmowie, co klient do, do nas mówi, żeby co mu wysłać? Oferę. A teraz posłuchajcie. Co trzeba budować z klientem, żeby definiować sprzedaż? To jest już nieprawda. Proszę Państwa, od 30-40 lat skupianie się na relacjach przegrywa. Uwaga, to nie znaczy, że ich nie można mieć. Ja tu w żaden sposób nie kontestuję tego, co mówili moi przeciwnicy. <noise> brawo, brawo. To, tak jakbym się tu wywrócił, nie? Ale to wolę Mo Moi poprzednicy, tu chodzi o to, że relacje nie mogą być Punktem skupienia, rozumiane jako musi być fajnie. Ale bardzo często padało inne słowa, zaraz do niego wrócimy. Proszę Państwa, co trzeba rozpoznać, aby można było definiować sprzedaż? I to już też, proszę Państwa, idzie do lamusa, bo to nie wystarcza. Weszliście w tego typu sytuację, która nazywa się powoli. Na dzisiaj się nazywa nasyconym rynkiem. Na nasyconym rynku, jak zbudujesz tylko relacje i będziesz rozpoznawał potrzeby klienta, nie będzie sprzedawać. Dlatego wy non-stop walicie głową w ścianę. Oczywiście jesteście najlepsi w waleniu głową w ścianę. Sorry, że to tak brzmi. I dlatego macie efekty. I nawet jeżeli ktoś się wewnętrznie obruszy, to pamiętajcie, ja chcę, aby do, do, abyście doznali pewnego, pewnego szoku. Może szok nie jest dobrym słowem, ale takiego wstrząsu. I teraz uwaga. My... Co robimy wtedy? Klient o co prosi? O ofertę. I co robimy? I wysyłamy ofertę. To się nazywa neandertalski trzyetapowy proces sprzedaży. Wiecie, jaka jest informacja do klienta w momencie, kiedy chwileńkę rozmawiamy z klientem. Tak? On nam mówi, co my chcemy, rozpoznaliśmy potrzeby, bo on nam powiedział. On nawet się dobrze orientuje, co chce. Pach, pach, pa. I mu dajemy ofertę. Wiecie, co znaczy? Tak, jakbyśmy powiedzieli klientowi mamcie. I nie będę tego mówił, nie wypada, każdy wie o co chodzi. Mam cię gdzieś. Proszę Państwa, ja chcę tylko sprzedać i skupiam się na sprzedaży. To w świecie wysokiej konkurencyjności w ogóle nie wchodzi w rachubę, nikt o kategorii nie myśli. Zwróćcie uwagę, że jedna z osób się tutaj wypowiadała, która jest po szkoleniu. Klient poprosił o ofertę, myśmy ofertę nie wysłali, tylko wysłaliśmy pytania, i było zaskoczenie. To jest częścią tej. Inżynierii, którą teraz pokazujemy. Proszę Państwa, ten proces jest zakazany. Oczywiście będziemy go używać, ale tylko w stosunku do tak zwanej drobnicy. Będziemy używać w stosunku do tematów, które nie są naszym tak zwanym core business. I teraz uwaga. Pytanie brzmi, jeżeli chcemy, żeby klient powiedział to, że biorę. To wiemy już, że nie mogę się na tym skupiać. To teraz jest pytanie, jeżeli weźmiemy 10, 10 klientów i przed 10 położymy oferty, jaka jest szansa, że na 10 ofert 10, 10 klientów weźmie w dzisiejszym świecie? Ile, ile firm w Polsce ma taka, taka, taką statystykę? No, żadna, tak? No, ale dobrze, to ja zadam pytanie, ale nie, 8 na 10. Też żadna. A 5 na 10 są takie firmy, ale tam, gdzie jest ogromna bariera wejścia oraz wiecie gdzie, tam, gdzie firmy sprzedają ze strasznie niską marżą albo poniżej marży. Rozgodnijcie się, w gospodarce takiej nasyconej jak teraz, jeżeli ktoś nie ma wiedzy transformacyjnej, wiadomo, że będzie miał sprzedaż na poziomie od 10 do 25%. Zapamiętajmy jedną rzecz. Jak klient wchodzi do was do agencji, to w większości przypadków w jego głowie już jest, ja chcę tu kupić, ale kiedybyśmy wychodzili na zewnątrz do klienta, gdybyśmy mieli zdobywać, wy jesteście w troszkę innej sytuacji, też przez lata zdobywacie relacje oparte na czymś, o czym będziemy dzisiaj mówić. Ale teraz jest pytanie, czy jest taka możliwość, żeby na 10 ofert 8, 9 klientów wzięło, mówiąc tak brzydko. Odpowiedź brzmi tak. Wiecie kiedy? Ja wiem, że na sali jest sporo osób, które już wiedzą, bo są osoby z Gotaru, które wiedzą. Jest część osób, która przeszły przez warsztaty, które były y y y omawiane, proszę Państwa, odpowiedź jest jedna. Jeżeli klient sam ułoży ofertę, nigdy jej nie odrzuci. I tak sprzedaje świat. A w związku z tym, etap trzeci to kreowanie wraz z klientem w... W propozycji współpracy. I na warsztatach pokażę Państwu, w jaki sposób to robić. Ba, na warsztatach opowiem Wam o firmach, które znacie, które to non-stop robią. A teraz uwaga, ale co musi się wydarzyć zaraz wcześniej, żeby klient chciał tworzyć ofertę razem z nami, czy on siada i mówi dobra, to zrobimy tak, to ja chcę to, 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 to. Jaka będzie sytuacja w sklepie, do którego klient wejdzie? No wiemy, jak tam wchodzi, bo chce, ale przy wejściu, zanim wejdzie do sklepu, musi co powiedzieć. To jest mój sklep. Ich lubię. Tam jak pójdę, dostanę. Wiem, jaką mają obsługę. Tak a propos, proszę Państwa, ja pracowałem z Douglasem w 2010 roku. Na 125 sieci Douglas pod rząd dwa lata, pierwsze miejsce wśród wszystkich sieci sprzedażowych w Polsce dużych, wszystkich. Weźcie sobie Gino Rossi z wejście y, weźcie sobie Empik, weźcie sobie Orlen i tak dalej. Douglas dwa razy pod rząd numer jeden. Raz, przypadek, ale dwa, to nie jest przypadek. Wszyscy mieli siekierę, a Douglas miał piłę. Jaką? Proszę sobie sprawdzić. Wygooglować ranking. Uwaga! Pytanie brzmi, co się musi zdarzyć tu tam w tym miejscu. Klient musi powiedzieć jedną prostą rzecz. I love it. Klient musi być zafascynowany. Klient musi powiedzieć nikt do nas tak nie podszedł. Tak jak tu był cytat firmy Wipowskiej, tak? Zdziwieni byli, że ktoś do nich tak podszedł. Tak to by ktoś, już by dostali ofertę. A oni powiedzieli, że nie. Co się jeszcze dalej yy, yy, tutaj może wydarzyć? Klient musi powiedzieć. Tam najsolidniej mnie obsłużą. Tam jest najlepsze wszystko, co prowadzi do tego, oni i nikt inny. Ale teraz jest pytanie, jak do tego doprowadzić? Jak doprowadzić do tego, żeby klient tak powiedział? I tu jest klucz. Popatrzmy się na to. Trzeba zadbać o dwie rzeczy. Kto z Państwa, idąc do klienta, albo jak klient wchodzi do Was, zanim to nastąpiło, napisał sobie takie zdanie? Odpowiedź na pytanie: jak klient wyjdzie ode mnie. To chcę, żeby w głowie na mój temat miał takie i takie myśli. I tu, żeście napisali, co byście chcieli, żeby klient miał w głowie. Kto tak napisał? Myślenie ma przyszłość. Jednocześnie, jak tego nie napiszę, to raz. A, nie mam tego skrystalizowane, nie mam przemyślane, dwa, dookoła ludzie też nie wiedzą, a z tego co wiem, tutaj jest wiele osób, które współpracują z innymi, chodzi też o ujednolicenie, tak jakby wyjścia na zewnątrz, żebyśmy mieli spójność jako organizacja, tak? Ja mówię o waszych organizacjach. Proszę Państwa, druga sprawa. Co, co to jest? Jak to się nazywa? Należy przewidzieć i przemyśleć, jak chce się spozycjonować. Michał mówił o pozycjonowaniu w głowie klienta. Nikt o tym nie myśli. My idziemy w żywioł. Ba, wchodzi klient, chce jak najlepiej. U nas w ogóle kultura obsługi to polega na tym, że grzecznie się obsługuje klienta, a jak klient nas zaatakuje, to w tym momencie leżymy i kwiczymy. Zaczynamy się bronić. Podstawowe cztery prawa w negocjacjach. Nigdy nie atakuj, nigdy się nie broni. Najważniejszy: nigdy nie wolno argumentować w negocjacjach w sprzedaży. A co my non-stop robimy z klientem? Non-stop argumentujemy. Tu już macie podpowiedź. I teraz uwaga. Druga rzecz. Skupiać się należy nie na relacjach, tylko na zaufaniu. Wszyscy mówią zaufanie, zaufanie, zaufanie. Co to jest do cholery zaufanie? No, zaufanie to jest konkret. To są trzy filary. Pierwszy system wartości. Drugi intencja inaczej. Drugi, know-how, wiedza. Trzeci, prezencja, prezentacja. To są trzy filary. One mają być spięte czterema klamrami. Pierwsza, autentyczność, otwartość z klientem. Druga, spójność. Nie mogę mówić jedno, robić drugie. Jak coś obiecam, dotrzymuje słowa. To się przekłada wtedy na całość organizacji. Trzecie, pasja. Ta pasja nie musi być taka, jaką ja mam. No bo ja jestem taki, a nie inni. Ktoś może być zupełnie spokojnie też może pokazać pasję. Czwarte komunikacja, nieantagonizująca, o których będziemy dzisiaj mówić. I teraz, jeżeli ja skupiam się na tym, pojawia się w tym momencie, oczywiście, co? Przygotowanie. I teraz popatrzcie się państwo na to. Co to jest? To jest obiecany przez panią prezes, przez Michała pięciotapowy proces sprzedaży, w którym uwaga teraz, gdzie są kolana, a gdzie są biodra? Gdyby pani była na, yy, na warsztatach moich, to bym na flipcharcie narysował trzy kratki i powiedział tak: jak powie pani coś konstruktywnego, to zaznaczę każdą kratkę za każdą konstruktywną informację. Ja nie wiem nawet do kogo mówię, bo nie wiem która pani to powiedziała. I powiem tak: jak pani powie trzy konstruktywne rzeczy, które nam pomogą, to ja pani osobiste zaserwuję kawę albo herbatę. Ja szukam konstruktywnego, konstruktywnej odpowiedzi. Chociaż humor jest potrzebny. Humorem najczęściej, co pokrywamy, brak wiedzy i chęć pokazania się. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzie. To tak jak dzieci płaczą z jakiego powodu? Jest płacz negocjacyjny i płacz autentyczny, tak? Uwaga, gdzie są kolana, gdzie są biodra? No, biodra są gdzie? Tam, gdzie ta strzałka na dole, tak? Gdzie klient mówi biorę, a gdzie są kolana? Głośno? Dwójka, proszę Państwa, zawodowcy sprzedają. Na obszarze dwa. Oczywiście, że przygotowanie jest ważne. Oczywiście, że mogę spieprzyć robotę na etapie trzecim każdym innym. Ale jeżeli na etapie drugim skupię się i tam będę działał, będę osiągał efekty. Będę osiągała efekty. Zawodowcy się nigdy nie spieszą. Zamiast jechać do piętnastu klientów i sprzedać czterem na brzytwie, jeśli chodzi o marżę, jadę do czterech i sprzedaję trzy pół na dobrej marży. Wybierajcie. I teraz uwaga ktoś tutaj nagrał i powiedział: Wiemy już, z kogo zrezygnować. Nie chcemy mieć klientów miało. Chcemy się bardziej skupić na tych, którzy przynoszą nam marże. Proszę Państwa, czwarta generacja sprzedaży nie będę teraz jej tłumaczył, ale ten po lewej stronie proces sprzedaży to jest właśnie to. Proszę Państwa, i jest piąta generacja sprzedaży, nielinearna, o której nie będę teraz mówił, która już w ogóle, jeśli chodzi o poziom sprzedaży, szczególnie w segmencie B2B, to jest po prostu niewspółmierna rzecz. Gdyby szefowie sprzedaży działu B2B nie bali się własnego ego, a to najczęściej jest powodem budowania silosów w firmach, w korporacjach szczególnie, to by zapytali, co to jest piąta generacja, ale najczęściej w dużych firmach. Jest obawa budowanie własnego królestwa. W związku z tym pokazuję tylko, jak wygląda piąty, piąta generacja sprzedaży jako ciekawostkę. Boicie się wygląda dziwnie, cztery minuty i wszyscy wiedzą o co chodzi. Ale nie dzisiaj po prostu nie mogę tego zrobić. I teraz uwaga! Obiecałem przed chwileczką jedną rzecz, że powiem o kwestii strategicznej, Pięcioetapowy proces sprzedaży. To jest strategia, to jest odpowiedź na pytanie, jak mam postępować, żeby osiągnąć efekt. A co to jest komunikacja nieantagonizująca? To jest, proszę Państwa, działanie operacyjne. Ja mogę mieć piękną strategię, pójść do klienta, mogę wszystko skrzanić. Dlatego popatrzmy się. To jest mózg człowieka, oczywiście poglądowy. W nim jest tak zwany mózg gadzi, który powstał pół miliarda lat temu. Co jest jego charakterystyką? Jedna sprawa. Ten mózg zadaje sobie tylko jedno pytanie: czy jest przede mną wróg, czy nie wróg? On jest tak prymitywny, że on nie decyduje o emocjach. On nie ma emocji. Dlatego gady, które mają ten mózg, mimo że je wychowamy w terrarium, zjedzą cię, jak urosną. Bartosz od nas z firmy miał pytona, którego wychowywał od malutkiego. Musiał go uśpić w zeszłym roku, bo jak on się kładł do łóżka, to pyton już się rozkładał wzdłuż łóżka. Dosłownie. Mierzył, czego go może zjeść. Ale on go wychował od małego. Dlatego, że gady nie mają emocji, więc oni nie czują, oni po prostu jest coś do zjedzenia, to zje. Uwaga! Ale teraz przychodzi najważniejsza informacja dla sprzedawcy. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Jak. Ja, oczywiście ja to rozumiem, ja nie cfaniakuję, ale. Przecież ta informacja to jest przełom w edukacji. Jeżeli nauczyciele w szkole by to wiedzieli, biednego Jasia zamiast gnębić stawiania w kącie, zamiast stawiać lufy uczniom, którzy mają tak tzw. blackout w odpowiedzi, to byśmy im pomagali, żeby się otworzyć. Mózg gadzi ma jedną cechę. My nim nie dysponujemy wolną wolą. Jak sądzicie, jak ja bym teraz poprowadził zajęcia tutaj, za tymi dwoma paniami, to jak one się już czują? One nie zdążyły pomyśleć. Już mu zgadzi i zareagował, że czują się niekomfortowo, zgadza się? I teraz, uwaga, co mu zgadzi, czyni? On przejmuje inicjatywę, jak jest zagrożenie. Jest drugi mózg, limbiczny. Uwaga, mózg limbiczny, mając ssaki, i wszystkie powyżej, tak? Czyli naczelne i człowiek. Co to jest mózg limbiczny? Mózg limbiczny to są emocje. Dzięki temu mózgowi my możemy odczuwać radość, strach, miłość, zdenerwowanie i tak Ale uwaga, jaka jest jego cecha? My mózgiem limbicznym nie dysponujemy własną wolną wolą. Wyobraźcie sobie, że jestem singiel. Chcę się zakochać, chcę kogoś poznać i się hajtnąć. I mówię: "Przyjeżdżam na imprezę, będzie sporo kobiet, wiem, że będą single, mam taki godziwy, tak, chcę sobie ustabilizować życie. I w pewnym momencie przyjeżdżam, patrzę, jest kobieta, rozmawiam z nią, widzę, że się mamy ku sobie, idę tam gdzieś się przyczesać i sobie mówię tak, w niej się zakocham. Zakocham się, czy nie? Nie wiem, bo to nie zależy ode mnie, tylko od tego żółtego gościa. Proszę Państwa, tak jest. Czasami stoisz koło kogoś i nie wiesz, dlaczego go lubisz, albo nie lubisz. Czasami Cię kręci ktoś inny obok, mimo, że stoi Twoja druga połowa. I aż się tego boisz, odsuwasz się, a i nie. Uwaga, te dwa mózgi będziemy traktować jako mózg automatyczny, i teraz jest trzeci mózg. Mózg, który mają naczelne małpy, takie jak tam szympanse, bonobo, orangutany i tak dalej i ludzie. Dzięki temu, proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała dzisiaj sala wieczorem, tutaj, kiedy będzie impreza. Jak wyglądają drzwi wejściowe do Waszego domu? Dzięki temu niebieskiemu mózgowi możemy to zrobić. To właśnie tu się pojawia kreatywność. I teraz uwaga! Pamiętajcie o jednej rzeczy: winda. Myślimy, jesteśmy na plaży, odpoczywamy, nic nas nie stresuje. Nagle słyszymy, leżąc na leżaku, słyszymy skrzypienie piasku, co się dzieje. Momentalnie idzie w górę. Który mózg? Gadziolimiczny, żółto-czerwony, ale. To jest jak winda, w windzie ciężar zjeżdża w dół jak winda jedzie do góry i odwrotnie. W związku z tym, jeżeli uruchamia się mózg olimbiczny, to co się dzieje? Zaczynamy limitować możliwość używania mózgu logicznego. Czyli panika to jest jaki stan? Tu jest automatyczny gadziolimbiczny, a tu jest logiczny, czyli go nie ma, rozumiemy? W związku z tym, jeżeli ktoś jest podenerwowany i tak dalej, to ma ograniczone możliwości z nami rozmawiania, używania swojej logiki. Kłóciliście się Państwo kiedyś? Kto się kiedyś kłócił? Kto się kłócił na sali? Chociaż raz. O, tam gość się dwa razy kłócił, bo wyciągnął tego. Super. A, proszę Państwa, powiedzieliśmy czasami drugiej połowie coś, czego byśmy nigdy w życiu nie powiedzieli, gdybyśmy byli spokojni? Wielokrotnie. Chcieliśmy uderzać, atakować. I zrobiliśmy to w sposób taki, którego później żeśmy się wstydzili. Uwaga. Co to jest ważne? Jest człowiek, pojawia się niebezpieczeństwo. Co się dzieje? Który mózg zaczyna rządzić? Uwaga, mózg gadziolimbiczny, czyli automatyczny, działa umownie, 100 razy szybciej niż logiczny. Czyli jeżeli atakuje nas niebezpieczeństwo, w tym momencie my mamy ograniczone możliwości działania, a jeżeli to jest bardzo szybkie duże niebezpieczeństwo, praktycznie nie decydujemy o tym co robimy naszym umysłem. Myśleniem, gdybyśmy używali tylko i wyłącznie mózgu niebieskiego, to za każdym razem samochód by nas oblał, bo on działa jak komputer, który fajle sobie o, otwiera. A ten mózg, Gadź pozwala nam działać. I teraz uwaga, posłuchajmy. Tutaj jest, poproszę o film. W jaki sposób zmaksymalizować prawdopodobieństwo, że drugi człowiek będzie chciał z nami współpracować i wykona to, o co go poprosimy? Zobaczmy, czego odnośnie komunikacji z drugim człowiekiem możemy się nauczyć z filmu animowanego. Rally nie mogła o mnie zapomnieć. Wszystko będzie dobrze. Naprawimy to. Musimy tylko wrócić do centrali. W którą stronę na dworzec? Zaplanowałem dla nas taką wycieczkę. Ej, kto ma łaskotki? Uwaga, łaskotkowy potwór! Ej, Bing Bong, popatrz! O, mam świetną grę! Ty wskażesz nam dworzec i wszyscy razem tam pójdziemy! Ale będzie super! Wstawać! Lecimy na dworzec! Działanie linearne. Bohaterka filmu, czyli radość, chce osiągnąć efekt, jakim jest wskazanie przez bimbonga miejsca, w którym znajduje się pociąg. Niestety, radość popełnia jeden z najczęstszych błędów w komunikacji. Mówi do niego: Hej, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Po czym stara się go rozweselić. W tym właśnie momencie do jego mózgu pierwotnego, do mózgu bimbonga, dociera podświadomy komunikat w postaci: Twoje odczucia nie są dla mnie ważne. Nie interesuje mnie to, w jakim stanie emocjonalnym znajdujesz się w tej chwili. Tak naprawdę liczy się dla mnie tylko to, gdzie jest pociąg. I pomimo tego, że Radość, czyli Joy, ma bardzo dobre intencje, nie zmienia to faktu. Że w dalszym ciągu ani Bimbong, czyli jej przyjaciel, nie czuje się lepiej, ani w dalszym ciągu nie wie, w którą stronę iść, żeby znaleźć pociąg. Zobaczmy, co dla odmiany zrobi jej koleżanka. Smutek. Przykro mi, że zabrali rakietę. Wyrzucili coś, co kochałeś. Zniknęła na zawsze. Smutna, pogarszasz sprawę! Przepraszam. Tylko ona mi została po Riley. Na pewno przeżyliście super przygody. O, było nam fajowo. Raz cofnęliśmy się w czasie nawet. Zjedliśmy dwa śniadania. Ech, smutna! Musiało być cudnie. Riley się pewnie podobał. Oj, no pewnie. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Tak, to smutne. Ach. O, już mi lepiej. Chodźmy. Dworzec jest w tamtą stronę. Dla odmiany smutek zrobiła coś zupełnie innego. Podeszła do Bimbonga i powiedziała: Jeśli naprawdę przykro, to było dla ciebie takie ważne, a teraz już to straciłeś na zawsze. Wczuła się w emocje bimbonga, po czym zaczęła go pytać i wysłuchała go na tematy, które dla niego były najważniejsze. W pewnym momencie bimbong daje upust swoim emocjom, zaczyna płakać i nagle wstaje i zaczyna iść w kierunku pociągu. Z czego wynika ta nagła odmiana w jego zachowaniu? Otóż, smutek, podchodząc do niego na poziomie podświadomym, powiedziała mu: akceptuje cię, akceptuje twój stan emocjonalny, masz prawo tak się czuć. Wtedy bimbong poczuł, że nie jest sam, że ma partnera do rozmowy. I wtedy podjął decyzję, że skoro on został wysłuchany, to chce również dać siebie coś dla swoich przyjaciół. Mechanizm, który zastosowała smutek, to mechanizm akceptacji. Jest to mechanizm, który Daje znać drugiemu człowiekowi, że jego problemy, jego stan emocjonalny jest przez nas akceptowany, co nie oznacza, że musimy się z niej zgadzać. Zobaczmy, czego możemy się nauczyć z kolejnego filmu. It's just there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it like literally, feel it in my head, and it's relentless. And... I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop would... trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail. See, you're out not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just sometimes it's like there's this achy I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean all of them. To zjawiło się bardzo źle. Dziękuję. O! Mam on, jeśli bym nie! Myślę, że nie trzeba dużo wyjaśniać, a to, o czym mówimy, to jest guzik. Który w gotarze. I mam nadzieję, że Państwo będziecie teraz włączać. Trzeba to podćwiczyć. To nie jest z automatu, ale to też nie jest trudne. Przychodzi do agenta klient i mówi tak, proszę pana, ja nie przyszedłem do pana kupić, bo ja powiem panu w ogóle agentów to ja w ogóle nie lubię. A ma pan tu napisane Gotar, to już w ogóle, wie pan. Yy, ale przyszedłem się zorientować, jakie są ceny. Yy, I chcę, żeby pan mi powiedział, jak byście Państwo zareagowali na coś takiego. No, niezbyt przyjemny gość. Nastawione negatywnie. Wiecie, co ja bym powiedział? Na przykład, ja bym powiedział tak. Proszę pana, jedna rzecz, mimo że słowa, które pan mówi, do mnie wiadomo, że mnie nie cieszą, podoba mi się pana otwartość. Przychodzi pan, mówi wprost. Najprawdopodobniej miał pan bardzo złe doświadczenia z agentami, z gotarem. Zrozumiałe jest to, że nie będzie pan kupował czegoś i gdzieś, czym się pan nie będzie dobrze czuł. Powiem panu taką rzecz: ja mam dwa zadania. Jedno, jestem sprzedawcą, ale drugie, jestem doradcą. Jeżeli mogę panu w tym momencie doradzić, powiedzieć coś, po co pan przyszedł, i nawet pan stąd wyjdzie, pan nic nie kupi, ja będę miał śmiałość dać panu dwie wizytówki, bo wierzę w to, że da mi pan kiedyś w przyszłości szansę, bo wyjdzie pan z tym, po co pan przyszedł. Słucham, proszę uprzejmie. Tak by powiedział agent w Europie. Uwaga! Gdzie jest nasz problem? My chcemy sprzedawać. Jeżeli będziemy sprzedawać, klient mówi nie, nie chce. Tak jakbym coś wpychał klientowi. Tak jak mama tej dziewczynce z plastrem z rana mówiła, weź, pokaż palec, jeszcze mówi do niej, to nie będzie boleć. Gdzie mózg ludzki nie słyszy słowa nie? Więc dziecko, dziecko słyszy boli, 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 boli. Tak jak bierze rodzic dziecko do dentysty i mówi, tylko się nie bój. Proszę Państwa, nie wolno sprzedawać. Zawodowcy nie sprzedają. Ja nie znoszę sprzedawać. I to nie jest hipokryzja, to nie jest gra słów. Ja uwielbiam akceptować stan klienta, jakikolwiek on jest. Jakby ktoś tutaj wpadł i powiedział: Wy jesteście bandą nierobów. Robicie szmal na ludziach, których oszukujecie. Wiecie, co bym takiego gościa powiedział? Wstałbym, zrobił tak zwany matching z tą samą energią, co on, ale nie zbliżał mu się do agresywnie i powiedział, proszę pana, pan ma jakiś bardzo ważny powód, że pan tak mówi. Coś pana musiało niezwykle zdenerwować. Przeżył pan coś niezwykle trudnego, dlatego pan tak mówi. Nawet jak mnie to boli, to rozumiem, że to jest naprawdę silny powód. Niech pan powie, o co chodzi. Co by klient zrobił? Na pewno by już mnie nie atakował, ponieważ ja go ani razu nie atakowałem, ani w ogóle nie argumentowałem. Gdzie jest ta sztuka? Jest, proszę państwa, gdzie? No właśnie w gotarze. I uwaga, jak zaakceptuję to, co klient mówi, nikt mnie nie atakuje. I to jest to, co my uwielbiamy robić. Mianowicie mówi chcę kupić, a ja kocham powodować, żeby klient chciał kupić? To nie jest gra słów. To jest zawodowa sprzedaż na poziomie transformacyjnym. I teraz uwaga. Popatrzmy się na to. Rozumiemy już z rana, która linia jest krótsza? Ta dziewczynka, która dostała informację, że ktoś się nią interesuje, ten klient, który mówi na poziomie podświadomym, jego mózg, gadi limbiczny, słyszy: Oni się mną opiekują, on zauważa moje emocje, a nie wali mi od razu produktem. A my, linearnie, jesteśmy przycieni. Jestem produkt, klient SRU. Pamiętacie, co to jest SRU, tak? Z Laskowika, socjalistyczna reforma ustrojowa. Proszę Państwa, selling is about feelings. Gość to napisał 40 lat temu, a Chińczycy. 4000 lat temu. To emocje sprzedają, budowanie relacji opartych na zaufaniu. A co do technologii? Proszę Państwa, nie wiem, ale jak chcemy uciekać do przodu, róbmy to, co potrafimy. Więc proponuję sięgnąć po coś, co robi ogromną różnicę na rynku. A druga sprawa, nie bójmy się przyglądać technologii. Mam nadzieję, że przyglądamy się wszyscy. A kiedyś pewna dziewczynka rysowała w pokoju, i mamusia weszła do niej i powiedziała: Co ty robisz, Kasiu? A ona powiedziała: Mamo, rysuję ducha. Jak ducha? Ducha nikt nie widział. Co ty, Kasiu? Mamo, spokojnie. Jak ja narysuję, każdy będzie wiedział, jak duch wygląda. Czy my będziemy mieć odwagę? myśleć inaczej.